Dolar amerykański od lat dominuje jako najpotężniejsza waluta na świecie. Ale dlaczego jest tak istotny w globalnej gospodarce? Jego historia sięga początku XX wieku, kiedy to w 1914 roku utworzono rezerwę federalną. Z czasem, szczególnie po II wojnie światowej, dolar zyskał miano waluty rezerwowej, a jego znaczenie tylko wzrosło. W kontekście międzynarodowego handlu, dolar odgrywa kluczową rolę, będąc walutą, w której dokonuje się większości transakcji na rynku towarów i usług. Według danych z 2022 roku, blisko 50% międzynarodowego handlu odbywało się właśnie w dolarach. Taki status sprawia, że wiele krajów decyduje się na powiązanie swoich walut z dolarem, co dodatkowo wzmacnia jego pozycję na świecie. Ważnym momentem w historii dolara była konferencja w Bretton Woods w 1944 roku. Ustalono wtedy, że waluty innych krajów będą powiązane z dolarem, a nie ze złotem. To przekształcenie było kluczowe dla umocnienia dolara jako dominującej waluty. Stany Zjednoczone, jako główny dostawca dóbr w czasie II wojny światowej, zgromadziły ogromne rezerwy złota, co dodatkowo podniosło prestiż amerykańskiego pieniądza. Jednak z potęgą wiążą się również pewne ryzyka. Silny dolar może utrudnić amerykańskim producentom konkurencję za granicą, a każda recesja w USA może wpłynąć na gospodarki na całym świecie. Kryzys finansowy z 2008 roku pokazuje, jak wstrząsy w amerykańskiej gospodarce mogą mieć globalne konsekwencje. Patrząc w przyszłość, warto zastanowić się, czy dolar nadal będzie dominującą walutą. W miarę jak inne waluty, takie jak chiński yuan, stają się coraz bardziej znaczące, a kryptowaluty zyskują na popularności, pytanie o przyszłość dolara staje się bardziej aktualne. Czy w najbliższych dekadach dojdzie do zmiany w hierarchii walut, czy też dolar pozostanie na tronie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dolar niezmiennie pozostaje na czołowej pozycji i nadal kształtuje światowy rynek finansowy. Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat?